Witamy Was. Eliza Marcinkowska. Jarek Rawski. Znajdujemy się w gospodarstwie rolnym Rolpol Łęczyna u pana Bogdana Rataja, gdzie wcześniej spotykaliśmy się na tych polach, oglądaliśmy nasze odmiany jęczmienia, pszenicy, rzepaku oraz technologię, jaka była tu zastosowana. Nasze odmiany znajdują się na 8 hektarach. Mamy 10 odmian, 5 testowych odmian i 5 odmian, które już większość z Was zna. Zacznę od odmiany SY Florida. Wysiew 40 roślin na metr kwadratowy. Jest to najwcześniejsza odmiana w naszej palecie, zarejestrowana w Polsce od 2015 roku. Sprawdzona przez wiele farm i to chyba dla nas najważniejsze. Następną odmianą będzie SY Iowa. To również dość wczesna odmiana. Charakteryzuje się bardzo wysokim zaolejeniem nasion. Również toleruje słabsze stanowiska. W naszym portfolio znajdziecie również dwie odmiany kiłoodporne, jako nowość SY Alix, który tutaj widzicie, i oczywiście sprawdzona odmiana kiłoodporna Alibaba. Oprócz odmian hybrydowych możecie Państwo znaleźć odmiany liniowe, królowa odmian liniowych SY Ilona. To co, wsiadamy na kombajn i za chwilę zobaczymy, jak nasze odmiany sypią. Odmiany wysialiśmy 21 sierpnia. Pierwszy zabieg, który był wykonany, to oczywiście zwalczanie chwastów i na tym polu został zastosowany preparat Colzor Trio w dawce 3 litry. I teraz zobaczcie na górę łanu. Widać czyściutko, nie widać żadnych kwitnących maków, rumianów czy ostrożeni. I również jak schylimy się na dół, odchylimy łan, również widzimy, że nie ma żadnych chwastów piętra niskiego. Drugim zabiegiem, który został tu zastosowany, był zabieg regulacji łanu i zwalczania chorób grzybowych preparatem Toprex. Jeżeli chodzi o okres okołokwitnieniowy, zastosowaliśmy na tym polu Amistar Gold Max w celu właśnie ochronienia łuszczyn przed takimi chorobami jak zgnilizna twardzikowa czy czerń krzyżowa. Słońce chyli się ku zachodowi. Udało nam się skościć nasze poletka. SY Alibaba plonowała 49,66 kwintala przy wilgotności 6,7%. Drugie miejsce miała odmiana populacyjna Ilona 49,80 kwintali przy wilgotności 9,8%. I trzecie miejsce odmiana SY Alix 46,8 przy wilgotności 6,5%. Dzięki dobrym odmianom i dobrej ochronie uzyskaliśmy wysokie plony. Do zobaczenia przy zbiorach zbóż ozimych, pszenicy i pszenżyta. Do zobaczenia. Zapraszamy.